Okej, okay. To było dosyć ciekawe, nie powiem, że nie. Okej, okay, jestem, że tak powiem, z wami z powrotem. Sorki, że nie pokazałem wam tego, jak, nie wiem, wyszedłem z poziomu czy coś. Ale jest jedna rzecz, o której chcę wspomnieć i o tym napisał mi Dawid 3 dni temu pod Spyro. Więc obiecałem, że wspomnę o ciekawostkach w tej sesji, więc Dawid, masz swoje 5 minut. Więc tak, pierwsza ciekawostka jest taka, że skin Dark Spyro w remake'u Cetera jest inspirowany mroczną wersją Smoka ze Skylandersów, która z kolei nawiązuje do trylogii The Legend of Spyro. Tak, druga ciekawostka jaka jest, w karcie wyboru Gnastiego Gnorka w pitstopie pojawia się napis For the Horde, co jest nawiązaniem do Warcrafta. I ostatnia ciekawostka jest taka, że w Back in Time Grand Prix pojawiło się bodajże malowanie do gokardów o nazwie Pitfall, która nawiązuje do jednej ze starych gier Activision o tej samej nazwie. No i to jest dosłownie, przeczytałem teraz komentarz kropka w kropkę od Dawida. Dzięki ci za te oto ciekawostki i pozdrawiam bardzo serdecznie. Jak obiecałem, słowa dotrzymałem, co nie? Dobra. Scorch i te troszeczkę nudnawe poziomy mamy za sobą, więc teraz nadszedł czas na Magma Con, czyli otchłań lawy. I sądzę, że sobie przejdziemy właśnie dzisiaj te wszystkie poziomy plus bossa i zakończymy sesję, bo już jest bardzo długo, ona trwa już 2 godziny, ludzie, 2 godziny. Ponad 2 godziny, więc z tego będzie nawet więcej niż 6 odcinków, coś czuję. Dobra, Magma Con, tutaj będzie prawdopodobnie japońska nazwa, jeżeli jakakolwiek jest, a my wjeżdżamy na pełnej w ten poziom. I tak mogę jeszcze wspomnieć, że Magma Con jest połączone z poziomem Fracture Hills. Co ciekawe, w demie późniejszym poziom ten miał nazywać się Fracture Cone. No i że jest również podobna tekstura lawy i projekt budynku do Evening Lake. Oczywiście do Evening Lake ze Spyro 3. No i kolejne ciekawostki są takie, że tło tego poziomu jest podobne do poziomów Cloud Temples, Canyon Speedway, Molten Crater, Evening Lake oraz Dino Mines. Możliwe jest pominięcie płacenia Moneybagsowi, aby dostać się na platformę. Żeby to zrobić, Spyro będzie musiał dwukrotnie przeskoczyć obok Moneybagsa i szybować do miejsca, w którym stoi Faun Cheda. Spyro następnie będzie musiał wspiąć się do góry, zamknąć wieko wulkanu i zdobyć talizman. I czy coś chciałem jeszcze powiedzieć? Magma Con jest jednym z niewielu światów w serii, który zachował swoją nazwę w japońskiej wersji wraz z Clifton, Dry Canyon i Wizard Peak. Czyli na dobrą sprawę nie ma tutaj żadnej japońskiej nazwy. Hej Spyro, przyszedłeś na imprezę? No cóż, została odwołana, bo durne skałołupki aktywowały wulkan. No durne, to mogę ci powiedzieć, ziomeczku, że są durne skałołupki. A i w ogóle swoją drogą, bo wy tutaj słyszycie sobie soundtrack. Generalnie w oryginale, nie wiem jak tutaj, bo akurat nie słyszę go aż tak dobrze, jest mini wokal w tym soundtracku, mianowicie koleś tam w tle sobie mówi: oh no! Więc w sumie ten poziom to jest trochę taki: oh no! Dzieciaka bardzo lubiłem ten poziom, to był właśnie jeden z takich moich ulubionych poziomów, ale nie aż tak bardzo jak właśnie Skalos Badlands, czy też właśnie tamte poziomy, o których wspomniałem, czyli Bryce Harbor i Crystal Glacier.
No i jeszcze Metro Speedway, bo o nim nie mogę zapomnieć. Ponieważ już mogę z dumą powiedzieć, że to są Speedwaye, a nie jakieś tam kurde poziomy lotnicze, jakby to powiedział Spyro 1. Tak, ci ziomkowie tutaj, co tak podtrzymują ten kamień, oni właśnie między nimi, ich zadaniem było doprowadzić tych tutaj skalnych ziomków, by oni mogli, wiecie, zmiażyć im łeb. Ale tak się niestety nie stało, ponieważ moc super ognia robi swoje. O, mamy tutaj Money Bucksa i żyćko. I trzy żyćka obok siebie. 42. Proszę Państwa, mamy już ponad 30 żyć. Tak dokładnie to 42, ale... Zarobiście! Ja się cieszę z tego powodu. Nawet nie wiecie jak bardzo. Teraz to już możemy, kurde, zrobić sobie poboczną misję, która ma mało związanego z lawą, ale... Jest fajną nawet minigierką. Nawet. Jak widzicie, tutaj na dole jest lód. Co to za minigierka? To jest minigierka, kurde, z unihokejem. Albo z hokejem. Hej Spyro, patrz jaką fajną jaskinię znalazłem. Zagrajmy w grę. Co jakiś czas z ziemi wyskakują drobne kryształowe śnieżynki. Kto pierwszy zbierze ich 10, wygrywa. Powiedz, kiedy będziesz gotowy. A dobra, to nie jest u nich hokej żaden, ale nie nic, tylko po prostu śnieżynki. Ponoć jest skill point, który ten można zdobyć, kiedy Hunter nie zdobędzie chyba żadnego, żadną tą śnieżynkę czy coś takiego. Że można za to skill pointa zdobyć, jak on będzie miał okrągłe 0. Ale niestety mi się to nie uda, ponieważ on ma już jeden punkt. Dobra, wygrałeś. Kula jest twoja. Dobra, wygrałeś. Jaki zdenerwowany. Jeśli znów mnie pokonasz, to dam ci kolejną kulę. Tym razem zgarniamy po 15. Co ty na to? Zaczynamy na twój znak. To zaczynamy. I Hunter w taki oto sposób nie ogarnął petardy. Bo stał w miejscu jak taki kurde słup soli. Kurde, on ma... Oh no, on mnie zaraz dogoni, serio. To niedobre takie. Po 15 punktów, a zaraz tu mnie dogoni. Cholera jasna.
dobry jesteś. Muszę pogłówkować nad trudniejszą zabawą. Tymczasem bierz kulę. Zasłużyłeś na nią. Dzięki, stary. No, ja tu bym polemizował, czy bym zasłużył, czy nie na tą kulę, no ale mogłeś mi ją od razu dać, nie musiałeś się ze mną bawić w te gierki. Kurde, my mamy zaraz ten, koniec tego poziomu. Ten poziom jest dosyć krótkawy, muszę przyznać, tak teraz patrzę z biegiem czasu. Że aż taki długi on nie jest, jak mi się wydawało. Nie, może to przez to chociażby, że właśnie ta minigierka troszeczkę jest... Jest krótka, ale z drugiej strony ma te swoje takie... No nie wiem, jakby to ująć. Więc nawet nie będę próbował. Ale trzeba jeszcze Moneybagsowi zapłacić. Mój wierny klient, witam! Winda w kolejnym pokoju zabierze cię do wulkanu. Pozwolę ci wielokrotnie z niej skorzystać, jeśli zapłacisz mi jednorazowo symboliczne parę klejnotów. Świetnie robi się z tobą interesy. Wejdź na windę, a ona zabierze cię na sam dół. Jeśli zechcesz wrócić, stań na niej ponownie. Okej, kolego. Powiedzmy, że wierzę ci. Tak powiedzmy, w dużym cudzysłowiu. Ale myślę, że już tam do góry nie trzeba będzie wracać, bo tam już raczej wszystko mamy, co chciałem zebrać. Ale tutaj dużo lawy, ja pierniczę. Ja tu chyba zaraz oślepnę wręcz. Takie to są jasne kolorki. Kolorki na jęzorki, kurde. Kolorki na jęzorki, wersja z lawą. Wiecie, takie lody kiedyś były, kolorki na jęzorki. Może kojarzycie. Ała! To było słabe. To było słabiutkie, takie, no hashtag słabiutkie. No ale 41 żyć to jest dobry wynik. Nie można mówić, że nie. Może mi się uda podobną ilość jak w Spyro 1. I zamykamy, kurde. Dzięki za zakorkowanie wulkanu, Spyro. Zaczynało się tu robić zdecydowanie za gorąco. A przy okazji, weź talizman. Trzymałem go z myślą o imprezie, ale tobie bardziej się należy. Dzięki. Miło mi. I chyba tutaj dobrze usłyszałem oh no. Chyba jest tutaj oh no. Takie oh no. Hej, Spyro! Trafiłeś w sam raz na imprezę. To znaczy trafiłbyś, gdyby lawostwory nie ukradły nam czapeczek. Imprezowanie bez czapeczek to nie to samo. No i teraz trzeba ich zestrzelić, ale ja to zrobię super ogniem, więc co to jest za poziom trudności, skoro ja to zrobię bezproblemowo. Mogę sobie nawet tutaj tak stać i ich zestrzelić. Parę się udało. Dobra, gdzie jest ostatni? To jest ostatni. Dzięki,
Spyro, uratowałeś imprezę. Masz, znalazłem to wśród serowych kulek. Omal nie straciłem zęba. Naprawdę ty to chciałeś przegryźć? Boże święty. Czy ci ziomkowie mają dwucyfrowe IQ, czy mi się tylko tak wydaje? Bo każdy w jakiś sposób chciał zjeść, bądź też nie wiadomo co zrobić z orbem. Nawet nie ogarnęli, że to jest orb. Ja pierniczę. No, dzięki ziomy, byście bardzo utrudnili drogę dla Spyro. On musi te kurde orby zbierać, a potem co? Tam do góry? Czyli faktycznie coś u góry zapomniałem. Kurde, myślałem, że mam już wszystko u góry zebrane. Ja pierniczę. To jednak się myliłem, kurde, i to nawet nie wiecie, jak bardzo się myliłem. Bardzo się myliłem. No tam są klejnoty, przecież. Teraz już mamy wszystko. Zarąbiście. Poziom ukończony w 100%. Nice! Więc teraz tak, mamy... No, 7 poziomów na 11. Bo teraz zostanie nam tak, boss i 3 poziomy. Dokładnie tak. Więc opuszczamy sobie poziom. Zobaczymy, czy ta impreza się w końcu uda, czy nie. No coś się z tej imprezy udało, ale... Nie wiadomo co w sumie, no ale coś się udało, więc cieszmy się i radujmy się. Jeśli mam być z wami szczery, no to w sumie już nam niedużo zostało. Tak szczerze. No teraz już mogę zabrać się za takie, powiedzmy, moje ulubione poziomy. Nawet nie powiedzmy, a bardzo moje ulubione poziomy. Tylko mam nadzieję, że mi siły starczy, bo jak widzicie, ten świat jest dosyć długawy, a chcę zaliczyć wszystko, nie powiem, że nie. Ale siły też są bardzo ważne, więc przejdźmy może do moich ulubionych poziomów zatem. Więc teraz tak, to jest między innymi jeden z nich, czyli Skelos Badland, czyli Pustynia Szkieletów. I tutaj prawdopodobnie będzie japońska nazwa. No i co, zapraszam was do mój ulubiony poziom. Mogę tak też powiedzieć, że początkowo ten poziom miał się nazywać Skelos Glaciers, ale dlaczego tak się miał nazywać, to już wam w trakcie poziomu powiem. Boże święty, jak ja kocham ten soundtrack, naprawdę. Jest piękny. Ej, smoku, podobno kozak z ciebie. Założyłem się z Grzdylem, moim kuzynem, że nie uda ci się przedostać przez pustynię bez dra... A jeśli zobaczysz, że któryś z moich towarzyszy jest w opałach, pomożesz mu, prawda? Nie dokończyłem tamtego. Nie mogę już z nim pogadać chyba. No w każdym razie, fabuła tego poziomu, jak widzicie, jest dosyć prosta. Po prostu musimy ratować